Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, mój obecny, dzisiejszy temat będzie troszeczkę związany z tematem zeszłorocznym. To znaczy w tamtym roku opowiadałam o tym, że nie każda deklaracja dziecka, które twierdzi, że padło ofiarą molestowania seksualnego, faktycznie tą ofiarą padło. Czasami zdarza się bowiem tak, że niektóre informacje czy niektóre ślady pamięciowe u dziecka mogą zostać zaindukowane. Ale dzisiaj oprócz, w zasadzie chciałam tylko to takie nawiązanie zrobić, ponieważ dzisiaj chciałabym się skupić na tym, jakie są objawy, jakie możemy klasyfikować, jak podzielić objawy właśnie wykorzystania seksualnego u dzieci i młodzieży. I przede wszystkim, czym jest wykorzystanie seksualne? Jest wykorzystanie seksualne dziecka, to każda aktywność seksualna osoby dorosłej podjęta z dzieckiem lub względem dziecka, niezależnie od okoliczności. Mając na myśli dziecko, mam na myśli osobę, która ma mniej niż 15 lat, dlatego że polski kodeks karny przewiduje, że kto dopuszcza się obcowania płciowego z osobą poniżej 15 roku życia, podlega odpowiedniej karze. Swoją drogą pisze o tym między innymi sędzia Anna Maria Wesołowska w swojej książce Bezpieczeństwo Młodzieży. Drodzy Państwo, jakie mamy przykłady zachowań będących nadużyciami seksualnymi? Przede wszystkim bez kontaktu fizycznego ze sprawcą. I będzie to na przykład składanie propozycji seksualnych względem dziecka. Pamiętamy, że mówimy cały czas na razie o osobie poniżej 15 roku życia. Spotkanie dziecka z ekshibicjonistą, zmuszanie do oglądania pornografii lub umożliwianie oglądania tej pornografii, to też jest karane. Podglądanie dziecka, nakłanianie do obnażania się i wykonywanie czynności masturbacyjnych na oczach tegoż dziecka. Kontakt fizyczny, kiedy naruszana jest nietykalność osobista dziecka z intencją seksualną. I tutaj, drodzy Państwo, może to będzie zaskoczeniem, może nie, ale okazuje się, że bardzo duża, ciemna liczba jest właśnie, jeśli chodzi o wykorzystania seksualne dzieci przez kobiety. Dlatego, drodzy Państwo, ponieważ właśnie ciężko jest określić niekiedy, czy kobieta dotykając dziecko, całując, przytulając, ma tę intencję seksualną, czy też nie. Dotykanie narządów płciowych dziecka oraz zmuszanie dziecka do dotykania narządów płciowych sprawcy. Wymuszenie lub usiłowanie wymuszenia, to jest tak samo traktowane przez kodeks karny, stosunku seksualnego i tutaj każdego rodzaju, waginalnego, oralnego czy analnego. I drodzy Państwo, podział właśnie tych objawów świadczących o wykorzystaniu seksualnym dziecka. Możemy je podzielić na psychoseksualne, na somatyczne, specyficzne i niespecyficzne. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę diagnozę tego, czy dziecko zostało wykorzystane seksualnie, to tak na dobrą sprawę, drodzy Państwo, my możemy stwierdzić tylko i wyłącznie występowanie objawów świadczących o tym, że dziecko mogło paść ofiarą wykorzystania seksualnego. Natomiast nie do roli biegłego, czy nie do roli seksuologa, czy psychologa należy wydawanie wyroku. Więc specjalista może, tak jak mówiłam, tylko stwierdzić, czy występują objawy wykorzystania, tak? Natomiast nie stwierdza, czy do wykorzystania seksualnego doszło. Oczywiście
wykorzystanie seksualne, w zależności też, drodzy Państwo, od tego, w jakim wieku doszło do napaści seksualnej na dziecko, będzie miało swoje skutki. Może mieć te skutki bezpośrednie, kiedy na przykład dziecko zostaje ofiarą pedofila na przykład sadystycznego, lub odległe, kiedy na przykład takim sprawcą jest na przykład pedofil uwodzący, który teoretycznie w sensie fizycznym nie robi dziecku krzywdy, ale może mieć to oczywiście swoje konsekwencje w życiu dorosłym tego dziecka czy w życiu nastoletnim. Dlaczego powiedziałam, że w zależności od tego, w jakim wieku dziecko padło ofiarą wykorzystania seksualnego? Dlatego, drodzy Państwo, ponieważ my deklaratywnie pamiętamy dopiero od 3 roku życia. Więc to, co się stało przed 3 rokiem życia, praktycznie nie oddziałuje na nas w jakiś większy sposób. Może się jednak zdarzyć, że na przykład dziecko, powiedzmy, było wykorzystane seksualnie przez wujka w wieku 2 lat czy prawie 3 lat. I w momencie, kiedy jakimś cudem spotka tego wujka, który po odsiadce gdzieś tam się pojawi na horyzoncie dziecka, dziecko nie będzie wiedziało dlaczego, ale będzie czuło strach, lęk, bo dziecko oczywiście zachowuje pamięć emocjonalną, natomiast nie deklaratywną. Czyli ono czuje, że coś było nie tak, ale nie wie, że zostało skrzywdzone. To jest, Państwo, drodzy Państwo, bardzo ważna informacja, ponieważ tak na dobrą sprawę zawsze trzeba się zastanowić nad tym, ja mam takie przemyślenie, czy czasami my jako osoby dorosłe, kiedy ofiarą pada właśnie dziecko poniżej tych 3 lat, czy to przypadkiem nasza reakcja bardziej nie wpływa, nie wiktymizuje tego dziecka jeszcze bardziej, niż sam fakt, że to się stało. Bo tak jak mówię, jeśli dziecko nie padło ofiarą pedofila sadystycznego, czyli nie zostało okaleczone, nie zostało mocno skrzywdzone, tak? Tylko właśnie pedofila uwodzącego, który w zasadzie fizycznej krzywdy nie robi, dziecko nawet może nie mieć poczucia, że zostało skrzywdzone. I wtedy nasza reakcja jest bardzo istotna, bo jak my jako osoby dorosłe będziemy tutaj trochę histeryzować, no to niestety faktycznie możemy to dziecko straumatyzować bardziej, niż byłoby ono straumatyzowane, gdyby to po prostu załatwiać poza dzieckiem, tak? Czyli nie angażować, albo przynajmniej angażować rzadko to dziecko w cały ewentualny proces z tym związany w sensie prawnym, w sensie karnym. Drodzy Państwo, co to są objawy somatyczne i psychoseksualne? Wystąpienie objawów somatycznych zazwyczaj stwierdza lekarz i tutaj mamy do czynienia z typową diagnostyką medyczną. I drodzy Państwo, niestety, ale w 90% przypadków praktycznie nie ma śladów somatycznych, które by wskazywały o tym, że dziecko zostało wykorzystane seksualnie. Dlaczego? No właśnie w zależności od tego, w jaki sposób dziecko zostało skrzywdzone. Objawy somatyczne, no właśnie. Objawy somatyczne, czyli na przykład krwawienie z pochwy u małych dziewczynek, czyli u takich dziewczynek, u których nie doszło jeszcze do pierwszej menstruacji. Dlaczego mówię do małych dziewczynek, a nie do dziewczynek poniżej 15 roku życia? No właśnie dlatego, że w chwili obecnej coraz młodsze dziewczynki zaczynają coraz szybciej dojrzewać płciowo, tak? Więc, tak jak mówię tutaj, tę diagnostykę już dokonuje lekarz. Okaleczenia genitaliów, zasinienia tych okolic, powiększenie otworu pochwy u dziecka, upławy i bolesność pochwy i okolic pochwy, bo mogło dojść do jakichś uszkodzeń wewnętrznych, urazy okolic odbytu, krwawienia z kiszki stolcowej, brudzenie kałem, też dosyć charakterystyczne,
zakażenie okolic dróg moczowych, szczególnie właśnie u dziewczynek, choroby przenoszone drogą płciową, ciąża i obecność nasienia w pochwie, odbycie lub na ciele dziecka. Te trzy ostatnie sobie Państwo zapamiętajcie, ponieważ jeszcze do nich wrócimy. Objawy psychoseksualne. Przede wszystkim erotyzacja dziecka. Na przykład odtwarzanie zachowań seksualnych względem rówieśników, względem pani w przedszkolu, inicjowanie tych zachowań seksualnych właśnie względem innych dzieci z danej grupy, poruszanie tematów seksualnych w rozmowie. Tutaj jest też charakterystyczne słownictwo seksualne, które wykracza poza poziom rozwoju psychoseksualnego tego dziecka. Czyli na przykład, powiedzmy, dziecko czteroletnie używa sformułowania ruchy frykcyjne. No, raczej pojawia się pytanie, skąd dziecko w tym wieku zna tę terminologię, tak? Prowokujący seksualnie ubiór lub styl bycia i tutaj głównie jeśli chodzi o już bardziej młodzież. Mam tutaj na myśli, właśnie idąc za Nabokowem, tak zwane lolitki, tak? Czyli rozseksualizowane dziewczynki, które na wskutek różnych doświadczeń właśnie tę seksualność mają rozerotyzowaną. Nadmierna masturbacja i tutaj głównie, drodzy Państwo, chodzi o masturbację instrumentalną. Ja bodajże 2 lata temu na sympozjum właśnie opowiadałam o rodzajach masturbacji u dzieci, bo mamy 3 rodzaje, masturbację rozwojową, instrumentalną i eksperymentalną. Tak pokrótce, masturbacja rozwojowa jest jak najbardziej zdrowa i u dzieci ona występuje. Proszę sobie wyobrazić, że do pierwszej masturbacji u dziecka dochodzi już w łonie matki. Tylko, drodzy Państwo, masturbacja dziecka to nie jest to, co my przez nią rozumiemy. To znaczy dziecko masturbując się odczuwa przyjemność, a nie pożądanie seksualne. Po prostu dochodzi do pobudzenia układu nagrody w mózgu i jest to dla dziecka przyjemne, ale ono nie patrzy na tę sferę jako właśnie pożądanie czy chęć rozładowania napięcia seksualnego. Natomiast właśnie na przykład przy masturbacji instrumentalnej to dziecko, dla dziecka ta masturbacja jest wtedy rodzajem rekompensaty. Dziecko sobie z czymś nie radzi i zazwyczaj po wystąpieniu takiej trudnej sytuacji gdzieś tam ucieka, powiedzmy, do łazienki i dochodzi do tej masturbacji instrumentalnej. Jest to reakcja dziecka na sytuację, z którą sobie nie radzi. To nie musi być wcale wykorzystanie seksualne, ale może. To może być rozwód rodziców, z którym dziecko sobie nie radzi. No i masturbacja eksperymentalna, ta w zasadzie też nie byłaby niczym złym, gdyby nie fakt, że dzieci mają różne dziwne pomysły i to jest na przykład wkładanie sobie nożyczek do odpowiednich miejsc, tak, albo chłopcy łapią sobie pewną część ciała na przykład właśnie między nożyczki, czy w jakieś cążki, czy młoteczkiem przybijają, tak, bo po prostu no, jest to ciekawe. Także tak to wygląda i tutaj chodzi głównie właśnie o tę masturbację instrumentalną. Czyli jeśli dziecko szczególnie w okresie tak zwanej latencji, czyli mniej więcej między 6 a 12 rokiem życia, reaguje właśnie w taki sposób na sytuacje stresowe, że ucieka gdzieś w kąt i zaczyna się masturbować, powinno nas to zapalić się powinna czerwona lampka i powinniśmy to skonsultować z psychologiem czy z seksuologiem. Kolejnym z objawów psychoseksualnych jest zaburzenie snu. No i tutaj głównie koszmary, problemy z zaśnięciem, to głównie tego typu rzeczy. No i problemy psychiczne, tutaj obniżenie nastroju, wycofanie się z jakichkolwiek relacji, depresja u dzieci, agresja, moczenie nocne. Właśnie to jest bardzo charakterystyczna kwestia. Dzieci bardzo często właśnie po takim traumatycznym przeżyciu mogą się w nocy moczyć, ale też kwestia takich flashbacków, które się pojawiają, tak, że dziecko doświadcza czegoś w rodzaju stresu pourazowego, tak, że to, co przeżyło, szczególnie jeśli to była brutalna napaść, dziecko przeżywa to po prostu, widzi to w swoim umyśle, te obrazy się
pojawiają. Drodzy Państwo, tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o wykorzystywanie seksualne dzieci, to tutaj jest, jak już wspomniałam, duży problem, ponieważ specyficznych objawów, czyli takich, które jednoznacznie stwierdzają, że dziecko zostało wykorzystane seksualnie, jest tylko w zasadzie trzy. Ciąża, choroba przenoszona drogą płciową i obecność nasienia w pochwie, w ustach, w odbycie czy na ciele dziecka. Wtedy możemy mówić o tak zwanych właśnie objawach specyficznych, natomiast cała reszta, o której tutaj między innymi Państwu poopowiadałam, to są objawy niespecyficzne. Dlatego właśnie osoba, która podejmuje się diagnostyki, nie może stwierdzić, jeśli nie występują te objawy specyficzne, tylko szereg nawet niespecyficznych, nie może jednoznacznie stwierdzić, że dziecko zostało wykorzystane seksualnie. Chyba że wskazują na to, tak jak powiedziałam, inne czynniki. Natomiast tutaj ta kwestia naprawdę jest kwestią problematyczną. Po prostu, tak jak mówiłam w tamtym roku, zdarzają się niestety sytuacje, że dzieci na wskutek zaindukowania, że dzieciom wydaje się, że pewne sytuacje miały miejsce, że zostały wykorzystane seksualnie, a w toku badań okazuje się, że zupełnie to nie jest prawda, mimo że dziecko deklaruje, że tak faktycznie było. Także jeśli chodzi o te objawy wykorzystania seksualnego, jest to bardzo trudny temat. Może w przyszłym roku uda mi się poopowiadać trochę o skutkach wykorzystania seksualnego u dzieci i młodzieży, a na razie dziękuję Państwu bardzo.